kogucikiem mają tutaj sens. Witam Cię serdecznie w tej następnej części. Byłam proszona o kontynuację o kształtach i kolorach. Kształty. Tak jak mówiłam wcześniej, numerologia powstała z obserwacji. Zaobserwowano ten cykl natury, jeden, pierwotnie to był zwinięty listek, coś pierwotnego, początek. Potem, a może jednocześnie, trudno to powiedzieć, jako punkt, też jako jeden, a może to ziarno. Potem, żeby ustalić dwa, to mamy dwa punkty połączone. Jedynka natomiast, tak, to była, też była kreska i dołożono do niej drugą, żeby osiągnąć dwójkę. Tak? Pierwsza, druga. Przy trójce, cykl natury, dochodzi trzecia, gdzie przychodzi owoc. I tutaj tak samo. I to jest klasyczny obraz trójki, która występuje w naturze. Się para łączy, dwie komórki, żeby powstał owoc. Trzecie. I tutaj też jeden, dwa, trzy. To jest cykl natury. Cykl człowieka zaczyna się w przyrodzie od czterech. I to są różne też kształty. Na początku to było otwarte coś, z kielicha ściągało w dół energię. Jak wykorzystać te kształty w domu? Na pewno, jeśli co mamy nadmiar energii, mówiłam już chyba na początku, to bierzemy coś szpiczastego, na przykład boli głowa. To albo sobie robię układ, jak nie mam nic nad głową i chwilę tak siedzę. Masz może takie czasami potrzebę złapania się za głowę i bycia tak? Jeśli głowa jest słaba, to się osłabia, ale bywa, że w głowie jest za dużo myśli, czyli ta bańka energetyczna jest za duża i wtedy przez te łokcie ubywa nam energii. Ale też ubywa energii wtedy, kiedy tak, tu, taka jest taka potrzeba osadzenia się, pokazania, że jestem większa. Tutaj słucham, jak on mówi, jak ona mówi sobie, ale generalnie to też z tego pasa ubywa mi energii. Jeśli to jest chwilę, to nic nie szkodzi, ale dłuższe okresy to już nie za bardzo. Podobnie tutaj ten układ będzie oddawał na początku to, co jest zbędne. Mówimy szare energie, chorobotwórcze, te jony dodatnie, ale przychodzi moment, żeby trzeba wyczuć, kiedy odłożyć, bo już zaczynasz tracić moc, swoją moc. Podobno jak oczyszcza się płuca. Wdech, tu kierujemy dłonie i oczyszczamy nasze płuca, oczyszczamy klatkę piersiową i serce. Tutaj właściwie całe ciało się oczyszcza. Innym sposobem jest też, no, nawet nie miałam zamiaru nagrywać, czy spontan wzięłabym muszlę kręconą, ale pewnie każdy wie, jak wygląda kręcona muszla i też kładzie się na miejsca, gdzie coś boli, z dzióbkiem do serca. W dół dzióbek idzie, od serca, gdzie położymy, w górę się oczyszcza. Tak? Czyli ten dziób wykorzystujemy do oczyszczania. Ale też możemy, jak mamy, źle się nam śpi. Prawdopodobnie jest to ciek wodny. Oby tylko był ciek wodny. To są różne jeszcze uskoki, różne skrzyżowania. Ale to, co powiem, może bardzo pomóc. Zrobić sobie, tak jak ostatnio pokazywałam, trójkąt z listewek albo z rurek i położyć pod łóżkiem, wyprowadzając dziobem energię na zewnątrz, wzdłuż łóżka, do nóg,
ponieważ my ciężkie, to co ciężkie, przy naturalnym oczyszczaniu schodzi w dół. Czyli tutaj stopami nasze brudy, nasze to co nam nie służy odchodzi. Jak jest jakiś stan, źle się czujemy, to też przecież moczymy wodę w wodzie z solą, stopy i to wtedy wszystko ładnie nam schodzi. Ale również jak ktoś jest leżący, to wodę z solą stawiamy w nogach, czyli za łóżkiem i ci co widzą, to widzą jak jest ruch energetyczny do stóp. Podobnie jak mamy te plastry, ja korzystam z plastrów Tiandem, są sprawdzone. Więc dwa razy do roku robię kurację, podklejam na noc po wymuczeniu lub podklejam takie plastry z takimi ziołami, składnikami, które również wyciągają te wszystkie metale ciężkie poprzez kanaliki wodne, które są w skórze, a to udowodniono, że skóra ma kanaliki wodne, wychodzą też różne toksyny. Czyli pierwsze zabezpieczenie, jak gdzieś źle śpimy, to dajemy sobie trójkąt wyprowadzający. Ale też, jeśli jesteśmy gdzieś doraźnie, nie mamy takiego trójkąta, jadę na jedną noc, coś nie mogę usnąć, nawet nie czekać, czy nie mogę usnąć, jest bardzo prosty sposób, ale to jest na krótko działa. Butelka szklana z wodą stawiam wzdłuż łóżka, pod łóżkiem. Jeśli mam małą szparkę, bo bywają tapczaniki, to robimy, to jest informacja z kursu radiestezyjnego, zaraz tu pokażę. Robimy, rysujemy na kartce, nie wiem czy to widać, czy nie przebija druga strona, sztąkę. Szczałkę, która też wyprowadza na zewnątrz to, co nam szkodzi. Daje nierównowagę. O kształtach może by było tyle. Przejdę do barw. A może jeszcze o kształtach architektura. Kiedyś architektura była symetryczna. Dlatego dałam tutaj kurkę i koguta. To jest symetria. Teraz były owalne kształty, kopuły, pałace w kopułach, obłe różne gzymsy, ładne płaskorzeźby. Jak była kamienica, to dwie części, nawet jak środek był inny, to dwa skrzydła były takie same zdobienia. A teraz nie. Teraz są kanty ostre, asymetria naprawdę nie służy ludziom. Podobnie jak upierają się na dachy takie, ktoś chciał w jakiejś dzielnicy taki płaski dach, nie, musi być taki, bo wszyscy pod rząd. Ma być smutno. Wszyscy tak samo, jak mundurki w Chinach. Wszyscy tak samo. No teraz troszkę można też jednospadowy dach zrobić sobie. Tak. Jedna część tylko jest spadek. I no cóż, kolory. Byłam proszona o powiedzenie o kolorach. Jest ogrom, dlatego dzisiaj zrobię taką fazę tą pierwszą, bo mam opowiedzieć o kolorach stosowanych w religiach przez mistrzów, zwanych mistrzów. Sami raczej się nie nazywali, bo prawdziwy mistrz mówi, każdy jest mistrzem dla siebie. Natomiast ludzie nadają te słowa, a w ogóle to chcę powiedzieć, że ludzie bardzo przywiązują się do słów. Bardzo. I jak już ktoś się przylepi, bo tak narzuciły systemy, to żeby nie wiem, jakie argumenty dawać, koniec będzie ciągle dane słowo mówił. Żadne wytłumaczenia nie działają. Może tutaj dam takie słowo, co jest miłością. Jeśli masz wątpliwość, co jest źródłem? Źródłem miłości.
nie mów nazwy, co to za źródło. Nie nazywaj go. Bo naprawdę nie wiesz, kto narzucił to hasło. Mów tylko źródło miłości. Ja tak od lat robię. Źródło miłości. Jestem wdzięczna miłości, że wypełnia ciało, że prowadzi, że daje wzrost, daje obfitość. I to jest najbardziej takie słowo bezpieczne, bym powiedziała, czyli takie harmonizuje ze wszystkim. I kolory. Kolory, nie mam tu dobrych wieści, jeśli chodzi o kolory religijne. Ponieważ one są z intencji manipulacji. A wszystko, co jest intencji, jest umysłu. Czyli podświadomość góruje. Jeśli ktoś chce nami manipulować, to zawsze trafia w podświadomość. Bo tu jest najłatwiej. I cóż, i mamy kolor. Kolory w religiach są kolory smutku, czarny, szary, brązowy. Czym one są? Przede wszystkim hierarchia władzy pokazuje pionkom, gdzie ich miejsce. Nadając ścisły kolor, pozbywa pionka tożsamości. Czarny, brązowy, masz być w smutku, masz być niezauważalny, robić czarną robotę. Smutek, odbieranie tożsamości jest takie same, kiedy odbiera ci się imię i teraz będziesz miał takie imię. Ewentualnie wybierz inne, najlepiej ze świętych, jakichś z naszej linii. Twoje już, kiedy ślubujesz, nie należysz już do siebie, do rodziny, należysz do nas. Czyli pozbywa się tożsamości. Kolor, czyli na pewno jest to pokora, pokuta, smutek. W chrześcijaństwie te kolory też miały co jakiś czas inne intencje. W średniowieczu na pewno to była pokora, cierpienie, no i izolacja. Izolacja od tłumu. Mało tego, co bardzo ciekawe, uważam, że bardzo to było, kto wie, czy nawet nie do dzisiaj, to jest pogarda dla życia doczesnego, dla matki, kobiety. Pogarda do życia. Pogarda do życia tęczowego w naturze, bo natura to są tęczowe barwy, jasne. Pastelowe. Mamy kolory brunatny, szary, tak, a jeszcze tam czymś związane. A biskupi mówią, zobacz, jak ja jestem wspaniały, fiolety, złote, jak jestem uduchowiony, a to nie ma nic z duchowością wspólnego. Hierarchowie wyżsi, prywatnie, sama byłam świadkiem, chodzą zupełnie normalny, jak wszyscy inni kolorach i ubiorach. Czyli to jest szata na pokaz dla plebsu, dla szarej eminencji, takich szarych ludzi, czyli pionków. Którzy mają tylko coś dawać i wykonywać ślepo polecenia. Kolor czarny. Jaką mamy historię koloru czarnego? Czarny wiatr niósł śmierć, czarna zaraza, dżuma. Czarny żagiel to już, że niesiemy śmierć. Inaczej też, że żałobę. Jeśli piracki statek, co on miał na fladze? Czarną trupią czaszkę. No i może już nie będę się w tych kolorach zagłębiać. A jeszcze religijni
niektórzy mistrzowie białe tylko, no to też jest separacja. Ja tu wewnętrzny świat, koniec, kropka. I wiemy, czytałam bardzo dużo książek o mistrzach, o ashramach, o guru. Oni izolują się od świata fizycznego i w pogardzie mają ciało fizyczne. W ogóle o nie dbają. Czyli no właśnie, do dzisiaj przenosi się pogarda do życia doczesnego, a ciało fizyczne jest związane z naturą, z Matką Ziemią. Czyli to jest odrzucanie Matki Ziemi, Matki, w ogóle Matki, jako w całokształcie. I tylko on. Biała izolacja, kolor pomarańczowy u buddystów. Jest to kolor przyjemny, ale też buddyści cały czas zakładali, że oni nie są religią, ale też mają swoje zasady, zakazy i nakazy. Ale to też jest jeden monotonny kolor. Na zakończenie, czym jest czarny kolor? Kolory boginie, kobiety, matki, dziewice ubierano kiedyś w czarny kolor, żeby pokazać, nie rzucaj się w oczy, ciebie nie ma, ma zniknąć. Czyli jak mamy takie animacje artystyczne, jeśli się ubierają, jest ciemno, ubierają się wszyscy na czarno, a mają tylko coś rozświetlone, na tym polegają te piękne występy, różne pokazują nam na światełka, to ten, co rusza, jest niewidzialny. On jest cały na czarno ubrany. Potem dopiero jak zapalają światła, widać, że to są ludzie ubrani na czarno. Czyli ubiera się na czarno, ma zniknąć tu z przestrzeni. Rób swoją robotę, tak? Ale nie pokazuj się, nie manifestuj, że to dzięki tobie jest kobietą. A przecież wiemy, że głowa, on, nie kręciłby się, gdyby nie była ona, szyja. I jeszcze jeden tutaj taka ciekawostka, jeśli chcemy tak bardzo wiedzieć, co to jest czarny kolor, to jest z minerałów ołów, bardzo szkodliwy człowiekowi, ciału i Saturn, słońce najeźdźców, słońce bogów. Słońce faraonów, Saturn. Ten jeden z największych manipulantów dla życia na Ziemi. Wybieraj kolory, jakie chcesz. Ach, mi się tu przypomniało teraz jeszcze taka ciekawostka jedna. 2 lata pobierałam nauki o kolorach, kształtach. To był 1994-96. Interpretacja kolorów, no bo najpierw pobieramy wiadomości, zbieramy te wszystkie elementy, a potem jak możemy to wykorzystać, tak? Dla dobra. Niektórzy dla manipulacji, przecież reklama leci dla manipulacji. Religie to samo. Więc dla dobra. Jak pomóc człowiekowi, patrząc na jego ubiór? Gdzie nosi jeszcze ranę? Ja zostałam tak zinterpretowana, że człowiek, który nic o mnie nie wiedział, uderzył w pół. Ja już w jakimś filmie mówiłam. I mam po 2 latach egzamin. Śni mi się przed egzaminem. Mam kartkę, już się kończy, ja nic nie napisałam. A miałam jakąś pracę napisać. Biorę długopis, wypisany, biorę ołówek, złamał mi się mój wewnętrzny bunt na tą prawdę o kolorach i kształtach. To było coś nowego.
No, egzamin zdałam na piątkę oczywiście, bo to jest taka fajna wiedza. Gorzej tylko jak nam ktoś interpretuje nas, to tak się trochę nieciekawie czujemy. Taki, człowiek staje się taki nagi, powiedziałabym. Ale też, kiedy szkoliłam się w tym zakresie i potem, ale to trwało pół roku tylko i odpuściłam, to co otwierałam szafę i chciałam świadomie, tak, świadomie sobie wybrać kolor, jakąś szatę do ubrania, to nie, to nie, to ja nie miałam nic do ubrania. Pół roku tak było, a potem machnęłam ręką i bywa, że czasami jak mam się ubrać, ubieram, nie. Trzy razy potrafię się przebrać. Czuję. I to nie jest już na logikę. Jest coś, co każe mi do mojej energetyki, do mojego stanu wziąć kolor. Czy jakieś, czy falbany, czy bardziej prostą tą spódnicę, bo już 5 lat, 6 rok noszę tylko długie sukienki, spódnice. Także bawmy się kolorami, obserwujmy. Na pewno jak ktoś nosi jakiś element czarny, to pokazuje mi, że w danym miejscu jest coś, co się ukrywa. I tą wiedzę wykorzystujmy głównie dla siebie. Nie po to, żeby komuś dokuczyć. Bo jak robię bardzo dość dużo się uczyłam interpretacja człowieka z rysunku. Tradycyjna psychologia to 100 pytań, tak? Mamy testy, 100 pytań ci zadam, no to robię analizę, co z tobą jest. A ja zrobię jeden rysunek, maksymalnie 5 mi ktoś zrobi i ja zrobię taką interpretację, że te 100 punktów wysiada. I dokładnie wiem z rysunku, gdzie jest trwoga, gdzie jest krzyk. Gdzie jest niezadawniona rana zaleczona? Kiedy jest oderwanie od Matki Ziemi? Kiedy jest niszczenie swojego ciała? To wszystko widać z rysunku. Podobnie jak z ubioru. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.